Na rynku jest dostępnych mnóstwo systemów zabezpieczających pojazdy przed kradzieżą. Zaczynają się od fabrycznych zabezpieczeń, takich jak Immobilizer czy też AutoAlarm, po systemy GPS, które są ogólnie dostępne i powszechnie znane. Wychodzimy z założenia, że nie ma systemu, który w 100% zabezpieczy samochód przed kradzieżą, ale najważniejsze jest dla nas, aby go zlokalizować tuż po takim zdarzeniu. I właśnie dlatego stworzyliśmy system radiowy. System ten działa inaczej niż systemy GPS. Nie ma możliwości śledzenia online pojazdu. Ani klient, ani nasza centrala alarmowa nie śledzi pojazdu, dlatego że system jest uśpiony. Zaraz po zainstalowaniu przechodzi w stan uśpienia i jest pasywny do momentu, gdy nasza ekipa radionamiarowa nie wybudzi urządzenia. Do wybudzenia urządzenia potrzebny jest specjalny kod, który jest unikalny dla każdego modułu, dla każdego właśnie urządzenia. I właśnie po tym kodzie jesteśmy w stanie wybudzić jedno konkretne urządzenie, aby zaczęło nadawać sygnał i abyśmy mogli wiedzieć, gdzie ono się znajduje. Samochody, które są kradzione, najczęściej odjeżdżają w niezbyt dużej odległości od miejsca kradzieży, ale zdarzają się też sytuacje, kiedy właśnie wsparciem dla nas jest samolot specjalistyczny radionamiarowy, który w szybkim czasie może dokonać przeszukiwania obszaru znacznej części kraju. Po każdym odnalezieniu zgrubnie lokalizację podaje nam ekipa z powietrza i później ekipy naziemne jadą, odszukują już konkretny pojazd w danym rejonie. Co do ilości odszukiwanych pojazdów, to jest rzędu kilkudziesięciu samochodów w roku. Ta ilość też jest zmienna w zależności od danego roku.